Mokre Łapska TV. Witam serdecznie. Odcinek pod tytułem Wiadro. Dlaczego? No jeżeli... Proszę bardzo. Jeżeli wiadro, to może to oznaczać tylko i wyłącznie jedną rzecz. Otóż restart akwarium. 1 marca, godzina 14:26 i tak naprawdę chyba nie powiem wam, ile godzin mi to zajęło, bo kto wie, czy nie zajmie mi to do jutra, sądząc po tym, ile roboty mi się tutaj szykuje. Jakby ktoś miał ochotę mi powiedzieć, że moje główne 200 wygląda w tym momencie jak kupa wymieszana z klejem do tapet, to bardzo proszę. Mnie też się jakoś ostatnio to akwarium specjalnie nie podoba. Postanowiłem je już, jeszcze zanim powstał kanał Mokre Łapska, to ja już to akwarium postanowiłem zrestartować, ale jeżeli chodzi o parę rzeczy, postanowiłem uzbroić się w pewną cierpliwość. Dobra, właściwie nic jeszcze nie zacząłem. Dopiero przygotowałem się do pracy. Mam nadzieję, że się przygotowałem do pracy. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. I jedna uwaga, tak, zarówno jak i restart akwarium, tak samo zakładanie akwarium, warto przede wszystkim obmyślić sobie pewnego rodzaju plan, dlatego że będziemy przelewać dużo wody, przesypywać sporo żwiru, będziemy potrzebowali masę pojemników, no jak właśnie tutaj widać. I zaczynając, właśnie wróciłem ze sklepu, no musimy pomyśleć o tym, gdzie podziejemy ryby i przy restarcie musimy pomyśleć o tym, jak zaoszczędzimy pewną ilość starej wody, bo bardzo, bardzo pomoże to w podobnym restarcie całej flory bakteryjnej i całej biologii w akwarium, wobec czego właśnie wróciłem ze sklepu, kupiłem sobie taką piękną bekę, zastanawiam się tylko, co ja z nią zrobię po tym wszystkim. Chyba po prostu wypierdzielę wszystkie te paskudne, obskurne pojemniki, z którymi już nie mam co robić i zostawię sobie tą bekę na przygotowanie akwarium. Ryby wylądują w tej beczce, przy okazji zostanie tam stara woda z akwarium, będzie tam... No co, cieszę się, że beka jest czarna i że jest bardzo, bardzo pojemna w tym momencie w starej wodzie. Jeżeli wrzucę im tam mały filterek i grzałkę, ryby powinny wytrzymać nawet i tydzień, jeżeli będzie trzeba. Czy ja ryby wpuszczę od razu po restarcie? Zastanowię się. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Filtry nieczyszczone od 2 tygodni też pomogą w zrestartowaniu całej flory bakteryjnej. I tutaj... Tak naprawdę, czy ja lubię restartować akwarium? Jakbym miał akwarium 60 litrów i miałoby mi to zająć zaledwie kilka godzin na niewielką skalę, to nawet lubię, ale już przy baniakach 200 i ponad litrów to jest naprawdę kawał roboty. I tutaj musimy się naprawdę przygotować, gdzie podziejemy rośliny, gdzie podziejemy stary żwir, nowy żwir, wodę. Jak musimy, no masa pojemników, tudzież tutaj... No, jak już mówiłem, ryby będą w beczce, w moim wiadereczku na śmieci właśnie wyczyszczonym wylądują rośliny. Tutaj wyląduje, w tych dwóch niebieskich, wyląduje przeczyszczony żwir. Zaczynam od pukania żwiru i sam nie rozumiem, dlaczego nie zrobiłem tego podczas tygodnia. Chyba najgorsza robota mnie w tym momencie czeka. Substratu nie ma sensu płukać, więc będzie musiał zostać taki, jaki jest. W tym będę płukał żwir, w tym chyba jeszcze zostawię troszeczkę wody. W te dwa obskurne baniaki pójdzie stary żwir, a miseczka i małe wiadereczko będzie takie dyżurne do czyszczenia, przygotowywania liści, znaczy przygotowywania roślin i tak dalej. Dokupiłem kilka roślin, także plan logistyczny przygotowany. Warto jeszcze wspomnieć, że plan aquascaperski powinien zostać przygotowany przed zakładaniem, przed restartowaniem i zakładaniem nowego akwarium. I tutaj Mokre Łapska, szara dupa aquascaperska. Ja próbowałem sobie coś rozrysować w głowie, tyle już planów miałem na to, jak to akwarium ma wyglądać, więc koniec z końcem jedyny hardscape to będzie jeden kluczowy element, którego jeszcze wam nie pokażę, ale już o nim mówiłem. Reszta to będzie tylko i wyłącznie żwir i rośliny i ryby, więc będzie właściwie jeden kawalątek drewna, żadnych kamorów, żadnych takich historii nie będzie. Także reasumując, postaram się robić takie krótkie filmiki podczas tej pracy, co ja tutaj robię, jak ja tutaj robię. Filmików, jak wiecie, nie montuję,
z dwóch względów. Pierwsze, bo nie lubię, nie umiem, zajmuje to czas, a po trzecie uważam, że jeżeli filmiki są zrobione na setkę, czyli na żywo, są po prostu troszeczkę wiarygodniejsze. No wybaczcie, że nie jestem w stanie w jakimś takim timelapse pokazać całej tej pracy, ale to będzie kurwa, nie wiem ile, 16 godzin roboty. Stawiam na razie na to. Nic, trzymajcie się, do zobaczenia. Wiadro.